Kolejny dzień grudnia i kolejna paczka z kalendarza adwentowego, ale dzisiaj będzie świecąco, błyszcząco i tak jak lubię najbardziej, już nie mogę się doczekać. A co takiego będziemy robić? No cóż, zobaczcie sami. Jedziemy dzisiaj na miasto po choinkę? Tak! Jak się... Tą choinkę zabieramy do domu. Jaką choinkę? Tam ma końcówkę 0396. Tutaj. Zobacz, tu masz podkreskowy. Musisz tam, że tu na końcu 0396. To jest jak? 0396. Patrz, znaleźliśmy. Tak. Czyli tą? Tak. Dobra. Czyli tą. A jak grać chcę? Ciężko! To tata może weźmie. Kochani, ubieramy naszą choinkę. W tym roku postawiliśmy na choinkę sztuczną z bielonymi końcami. Będzie w odcieniach mroźnych, zimnych. Mamy mroźne światełka. Tutaj mamy mroźne światełka, które są piękne. Jedne kupione w Brico, jedne jeszcze z zeszłego roku, a jedne dostaliśmy od Zieliśtki na starej szafie. Pozdrawiamy serdecznie. Jeden mankament, który mi się strasznie nie podobał nigdy w plastikowych choinkach, to jest nóżka. I pokażę Wam dzisiaj taki trik, który zrobimy razem z moim mężem, aby tą nóżkę schować i żeby wszystko wyglądało ładnie i estetycznie. Mój mąż poszedł po specjalistyczne narzędzia i teraz ja Wam opowiem, co tutaj się będzie działo. To o, mąż i narzędzia. Choinka stanęła w bardzo dużym koszu na bardzo dużym kawałku drewna, takim głębokim, który sam w sobie jest przepiękny i będzie przymocowana na śrubach do tego kawałka drewna i okryta takim srebrnym materiałem, żeby nie było widać tych plastikowych nóżek. Pokażę Wam później efekt finalny, ale teraz jeszcze przed zamontowaniem, przymontowaniem do tego drewna, słuchajcie, prezentuje się to obłęd. Ja tam bałagan dzieci, które mają piknik. No my tu walczymy z choinką, a one mają piknik. Ale słuchajcie, ta sztuczna choinka wygląda jak żywa. Mam nadzieję, że efekt końcowy będzie powalający. Dzieci nas porzuciły na rzecz ciepłej kąpieli w wannie. Właściwie im się wcale nie dziwię. Ale na pewno wrócą na zakładanie ozdób. A tutaj proszę, co tu się odbywa? Mężu, powiedz, co zrobiłeś. Przyczepiłem nogę od choinki do tego pieńka, tak żeby całość była bardziej stabilna, bo musi się choinka jest wyżej, co powoduje, że no jest, tak mówię, nie jest mniej stabilna po prostu.
każdym razie zrobiłem trzy dziury, wkręciłem tam haczyki, które przytrzymują nogę od choinki do pieńka. Dodatkowo jeszcze po gwoździku, żeby te nogi się nie wyślizgiwały spod tych haczyków. Po prostu na zasadzie blokady. Teraz zobaczcie. Jakkolwiek nie będę tym ruszać, to to z tego nie spadnie. I tą całość wsadzimy, tak jak już Wam mówiłam poprzednio, do kosza. Sprawi to, że choinka nabierze takiego takiej bardziej ekskluzywności, nazwijmy to, bo nie będzie takiego plastikowego kawałka stojaka, nóżek, tylko będzie piękny wiklinowy kosz. Mąż się wykazał i obłożył jeszcze nasz pieniek stropianem, aby nadać temu wszystkiemu stabilności, no bo wiecie, dwójka dzieci może być różnie, nie? Z bezpieczeństwem, a bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc jest przymocowane obłożonym stropianem, żeby się nie gibało. I teraz ja to wszystko będę zakrywać, żeby tylko po prostu nie było widać. Podsumowując naszą konstrukcję. Mamy kosz. Jest to kosz, który był po prostu w domu. Nie pamiętam, gdzie kupiony. W każdym razie można takie dostać w wielu sklepach ogrodniczych. Kawałek pieńka. Materiał kupiony w Bricomasze dzisiaj za 10 zł. Do obłożenia, aby nie było widać całej tej naszej misternej konstrukcji stabilnej. I bielona choinka, też bodajże z Brico. Jak mało trzeba, żeby zrobić piękny efekt. A teraz zabieramy się za światełka i błyskotki i więcej ozdabiania. Już się nie mogę doczekać. Jak widzicie, nasza choinka jest ubrana, trochę my, trochę więcej my, trochę dzieci. Nasz stabilny dół wygląda obłędnie, dodałam do niego jeszcze taką gałązkę, żeby go przyozdobić. Na choince królują różne zabawki, ale to za chwilę sami zobaczycie. Mamy i bajkowe wróżki, i nasze misie robione przez nas.
jednorożce. O, tych to akurat mamy całkiem dużo. Ciekawe dlaczego. Ja lubię jednorożce, Miśka lubi jednorożce. Dwa. Samochody też mamy, no bo chłopaki też lubią nasze samochody, no więc muszą być. Nieważne, że z brokatem, ważne, że samochód. To tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że podoba Wam się nasza choinka, bo jestem w niej zakochana i gdybym mogła, to bym dzisiaj siedziała z lampką wina i nie robiła nic więcej, tylko na nią patrzyła, bo tak bardzo mi się w tym roku nasza choinka podoba. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia.